Do groźnej sytuacji doszło na 106 km A4 w kierunku granicy tuż przed zjazdem na Wądroże Wielkie. Na miejscu szybko zjawiły się służby ratunkowe z powiatu jaworskiego. Uszkodzona została opona w samochodzie ciężarowym, która następnie uszkodziła zbiornik z paliwem. Olej napędowy w ilości około 250 litrów wylał się na pas jezdni. Stworzył częściowe zagrożenie chemiczno-ekologiczne, które po przyjeździe strażaków zostało zabezpieczone przez strażaków, jak również służby drogowe, które też szybko dojechały na miejsce zdarzenia. Do usunięcia ciężarówki z drogi wezwano ogromny holownik. Dopiero po godzinie udało się przywrócić do ruchu jeden pas.